Gazprom ucieka się do szantażu wobec Unia Europejska. Nowa gazeta, Gazprom ucieka się do szantażu wobec Unia Europejska. Rosyjski koncern Gazprom ucieka się do szantażu. Będzie sprzedawać większej ilości gazu, jeśli Unia Europejska zrezygnuje z przepisów antymonopolowych, takich jak trzeci pakiet energetyczny, ocenia w niezależnej, nowej gaziecie. Analityk Michał Krucikin. W opublikowanym w piątek wywiadzie Krutinin powiedział, że ceny gazu najpierw rosły w sposób naturalny, następnie zaś Gazprom, zamiast skorzystać z wyższych cen i mieć większy zysk ze sprzedaży gazu po wysokich cenach spotowych, postanowił przerwać sprzedaż na rynkach spotowych. Krutinin zarzucił też Gazpromowi prowadzenie kampanii z licznymi oświadczeniami i panicznymi informacjami o kryzysie zaopatrzenia Europy w gaz działania rosyjskiego koncernu analityk opisuje jako strajk włoski, polegający na tym, że wszystkie wcześniej zawarte kontrakty są realizowane, ale do Europy nie napływają żadne dodatkowe ilości gazu. Krutihin powołuje się na swoją niedawną rozmowę z przedstawicielem Gazpromu, którego nazwiska nie wymienia. Opisał mi on w istocie schemat szantażu. My dostarczymy wam dodatkowy gaz, mówią w Gazpromie. Tylko w tym wypadku, jeśli wy odrzucicie wasze ustawy antymonopolowe i uznacie Gazprom za całkowitego monopolistę na jednej z ważnych tras dostaw gazu, powiedział ekspert. Jak wskazał, przestrzeganie wymogów trzeciego pakietu energetycznego Unia Europejska i unijnych dyrektyw gazowych nie pozwoli Gazpromowi na przesyłanie więcej niż 65 miliardów metrów 3 gazu rocznie gazociągami Nord Stream i Nord Stream 2 in przypomina także, że przez Nord Stream 2 płynąć będzie gaz, który dotąd transportowany był przez terytorium Ukrainy. Daje to możliwość manewru, bo Gazprom będzie mógł wtedy nie tylko zrezygnować z transportu przez terytorium Ukrainy, ale też na przykład zmniejszyć przesył przez Białorusi i Polskę. To również jest narzędzie presji, powiedział analityk. Chociaż Gazprom traci finansowo, rezygnując z kontraktów spotowych, to obecny strajk włoski przynosi korzyść polityczną, Kreml wzmacnia rozdźwięk w Europie podkreśla Kruznikin. Zdaniem analityka, w Europie jest gigantyczny lobby gazpromowskie władze Węgier i Serbii politycy niemieccy i austriaccy nawiązując do polityki Gerharda Schroedera jako kanclerza Niemiec. Analityk ocenia, że schroederyzacja Europy działa nieźle.